Pojawiły się dwie prognozy pogody dla Polski na zimę. Rosjanie twierdzą, że zima w Polsce będzie długa, mroźna i śnieżna, że będzie to zima najcięższa od 100 lat z powodu jakichś tam wyży z nad Skandynawii, źli ludzie. Tego samego dnia inny portal przedstawia amerykańską prognozę na zimę dla Polski. Według Amerykanów zima w Polsce będzie łagodna, ciepła i krótka. Ja przepraszam bardzo, ale może by mocarstwa światowe przestały decydować o naszej zimie nad naszymi głowami, co? Może by tak przestały te potęgi mieszać w naszych polskich izobarach i w izocośtamach i przedstawiać nam sprzeczną prognozę Ribbentrop-Mołotow. To jest ingerencja we wewnętrzne sprawy naszego kraju. Niech się te potęgi zajmą własnymi zimami. W Rosji na przykład bywa tak zimno, na Syberii choćby, albo w Ameryce na Alasce, że nieboszczykowie w prosektorium domagają się dodatkowego prześcieradła. Co ich obchodzi nasza zima? Nasza zima będzie na miarę naszych potrzeb, aspiracji i możliwości logistyczno-ideologicznych. Tak, ręce precz od naszej zimy. Nikt nam nie będzie przewidywał naszej polskiej pogody. Kto wyciąga dyszące wścibstwem sprzeczne z sępie ręce do naszej zimy, temu te ręce się odmrozi i będzie miał sinę i żadna dziewczyna się z nim nie umówi. My wierzymy, że nasz rząd zapewni nam w kraju odpowiedni wyż, by zima była nasza. Wierzymy, gdyż niż rządowi wyszedł.